27. kolejka Wałbrzyska Serie A, pieszczotliwie tutaj przez nas wszystkich nazywana. Dzisiaj mecz wyjątkowo ciekawy. Iskra Witków Śląski podejmuje KS Walim. Pewnego rodzaju schematy na boisku wykorzystywać, tym bardziej, że jeżeli one do tej pory zdawały egzamin, dużo dawały bramek, to dzisiaj również jest szansa, by zaskoczyć jednym z takich podań bramkarza. Ci najwyżsi gracze już w polu karnym czekają na piłkę. Niezły pomysł, teraz z linii bramkowej wybita piłka. Teraz dośrodkowanie, niezła próba, strzał głową. No, ta piłka trochę tak nieoczekiwanie spada pod nogi Radosława Łatki, który... Kolejna dobra piłka wyrzucona z autu, nie ma jednak jak oddać strzał na bramkę. Dopiero w tym momencie tutaj taka próba uderzenia z Drutko. Teraz nie decydował się na takie wybicie piłki, po którym poprzednim razem Walim szybko wszedł z piłką w pole karne. Teraz Machowski z problemami, ale udało mu się obronić to uderzenie. No, kapitalna interwencja bramkarza. Ataku cały czas tu szukają dla siebie szansy na bramkę, poprzeczka. Dobry pomysł taktyczny jak na razie tutaj wybrany przez trenera Marcina Grykę, trzeba to od razu zauważyć, choć tutaj było niesamowicie niebezpiecznie. Własnego pola karnego, że sędzia tylko zatrzymał grę, nie pokusił się nawet o upomnienie, choć to zagranie do Śmiałowskiego bardzo dobre. Niezła próba, słapek na tę poprzeczkę, ta piłka frunęła, no i wpada do bramki. Stworzyć sobie przewagę liczebną w polu karnym, kapitalne wejście. No i tutaj naprawdę trzeba tylko zapytać, dlaczego. Dośrodkowanie. No i tutaj niebezpiecznie, blisko bramki, no wcale nie odpuszczała. Łatka świetnie, nie ma spalonego i Mastej obok bramki. Mogłyby tutaj całkowicie zmienić losy tego spotkania, ale to jest jeszcze całkiem dużo czasu. Łatka teraz sam niepilnowany jest już w polu karnym. Zagranie do Majerskiego i ten pudłuje, niemiłosiernie pudłuje tutaj. Obejrzeć wspólnie z nami. Teraz tutaj słapek, no nic nie było, jednak cóż to było? Zauważone przez sędziego, ok, zostawmy to, później być może spróbujemy się dowiedzieć, co się wydarzyło. Śmiałowski, o, jest jednak 2-0. Tutaj dać gola, najbardziej szkoda tej sytuacji, która była naprawdę niesamowicie ciekawie rozegrana wcześniej i ta sam bardzo dobrze teraz tutaj wyszedł spod opieki. Łatka troszkę się tutaj pogubił w tym dryblingu, jeszcze okazja, Chomko, no dlaczego nie uderzał z pierwszej piłki tutaj? Chomko naprawdę był w dogodnej sytuacji, mógł zdobyć bramkę, nie pierwszą zresztą w tym meczu. Dobra wręcz wymarzona okazja i teraz jeszcze zrobi się tam dość niebezpiecznie. Kibice wbiegli na boisko i będzie czerwona kartka dla gracza KS Walim. Czyżby udałoby się teraz Cieszkowskiemu minąć Starczukowskiego? No nie, Starczukowski doświadczonym zawodnikiem jest na tyle, że nie dał się tutaj ograć młodemu graczowi Iskry. Teraz też ten próbuje odebrać piłkę, Tobiasz i... Ojoj, teraz tutaj akurat chyba, myślę, będzie żółta kartka dla gracza z Witkowa. A to nie wiem, czy nie była druga żółta dla Adriana Masteja. No i to by oznaczało, że będziemy grać 10 na 10. Pekarne, szansa na to, by teraz zagrać piłkę w okolice 11 metra. Cieszkowski, nie ma spalonego, nad poprzeczką teraz strzela. Jest dośrodkowanie i tam była ręka. Ale tego też sędzia chyba nie zauważył.